Witajcie. Będę robiła dzisiaj babkę ziemniaczaną. Można nazwać też kuglem, kartoflak, różne są nazwy. Potrzebuję ziemniaki. Ja mam tu około 2 kg surowych ziemniaków. 3 cebulki, 2 jajka, pieprz, sól do smaku. Ziemniaki trzeba zetrzeć albo na tarce, albo ja mam taką. Taką właśnie maszynę do tarcia. Podsmażam w międzyczasie na patelni wędlinę, jakieś kawałki boczku. Takie co mamy w lodówce, co nam zostało. Ja tu mam boczek wędzony, kiełbaskie, jakieś kawałki szynki jeszcze. Do tego też do podsmażonej wędlinki dokładamy te 3 cebulki pokrojone w kosteczkę. Ja mam już ziemniaczki starte. Do tego dokładam 2 jajka, łyżeczkę soli, taką dość dużą, może nie można jeszcze spróbować, i szczyptę pieprzu. Dołożyłam też zawartość patelni, czyli wędlinkę i cebulkę. I teraz to dobrze trzeba wymieszać. Oczywiście trzeba przestudzić, żeby nie było takie gorące. Jeśli będzie bardzo rzadkie, ja nigdy nie odlewam wody. Jeśli będzie bardzo rzadkie, to tak łyżeczkę, dwie łyżeczki mąki pszennej dokładam. O, taka konsystencja. Ja tutaj dodałam jednak łyżkę mąki. Teraz to dobrze muszę wymieszać. Można dodać szczyptę papryki. Dla koloru możemy dać odrobinę kurkumy. O, tak żeby było ładniejszy kolorek. Papryki słodkie. I dobrze mieszamy. Ja czasami dokładam jeszcze mięso takie podduszone na patelni. O, i gotowe. Ciasto przełożyłam do blaszki wyłożonej papierem. Wkładam do piekarnika rozgrzanego do około 180 stopni na jakąś godzinkę. Musimy sprawdzać na środkową półkę. Mój kugiel już jest gotowy. Jest bardzo smaczny. Do tego jeszcze suróweczka z kiszonej kapusty albo surówka spora. Cieplutki jeszcze. Pyszny. No i niebo w gębie. Spróbujcie sobie kiedyś zrobić. Zapraszam i smacznego.